25 stycznia wspominamy błogosławionego Manuela Domingo Isol, prezbitera. Manuel urodził się 1 kwietnia 1836 roku w Tortosie na południu Katalonii w Hiszpanii jako najmłodszy z 12 dzieci. Już jako młodzieniec pragnął być kapłanem. Po formacji i studiach święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1860 roku w wieku 24 lat. Z młodzieńczym zapałem i entuzjazmem pracował jako wykładowca w seminarium, spowiednik sióstr zakonnych, proboszcz i duszpasterz młodzieży. Z nimi i dla nich wybudował ośrodek, w którym mogli się uczyć i odpoczywać. Wydawał też młodzieżowe pismo katolickie. Manuel był oddany tej pracy apostolskiej, ale zmienił się jej profil, gdy pewnego zimowego dnia spotkał zziębniętego, głodnego kleryka, który skarżył się na trudne warunki uniemożliwiające naukę i przygotowanie do kapłaństwa. Wtedy Manuel cały swój wysiłek skierował, jak powiedział w czasie beatyfikacji ojciec święty Jan Paweł II o nim, na troskę o rozwój powołań kapłańskich. Jako kapłan z doświadczeniem 13 lat pracy w parafiach nabył dom, nazwał go domem świętego Józefa i zgromadził w nim 24 ubogich seminarzystów. Po 6 latach otworzył dom dla 300 seminarzystów, a równocześnie w innym domu kształciło się ich jeszcze 100. Od 29 stycznia 1883 roku dojrzewało w nim pragnienie założenia Bractwa Pracowników Kapłańskich, które w duchu zadośćuczynienia poświęciłoby się formacji przyszłych kapłanów. Wraz z kilkoma księżmi założył bractwo, które zostało później zatwierdzone przez biskupa Tortosy. Kapłani po formacji w domach prowadzonych przez Manuela byli tak cenieni, że wielu księży biskupów zwracało się do niego z prośbą o przysyłanie tak dobrze przygotowanych i uformowanych duszpasterzy. W miarę możliwości spełniał te prośby, ale też zakładał podobne domy w innych diecezjach Hiszpanii, a także w Portugalii i w Rzymie dla przyszłych kapłanów hiszpańskich. Jednakże nie wszyscy księża biskupi akceptowali tę inicjatywę. Wydawała się im zbyt nowatorska, by hiszpańscy klerycy kształcili się w wiecznym mieście. Gdy dotychczas zajmowany w Rzymie budynek okazał się za mały, sam papież, Leon XIII, znalazł dla nich dom i wspierał to dzieło finansowo. Ksiądz Manuel nie tylko kształcił przyszłych kapłanów, ale przede wszystkim swoim przykładem uczył ich miłości wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uczył on szczerej pobożności, uczył relacji między przełożonymi a klerykami opartych na zaufaniu i zrozumieniu. Wprowadził atmosferę rodzinną. Ksiądz Manuel Domingo Isol ostatnią mszę świętą odprawił 18 stycznia, a zmarł 25 stycznia 1909 roku w wieku 73 lat. Beatyfikowany był 29 marca 1987 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Manuela na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.